Dzień dobry, witamy na losowaniu czwartej rundy Pucharu NL6. Dzisiaj gościnnie z nami Krystian Żołnierewicz. Witam serdecznie. Przedstawiciel zespołu Iceland Club, czyli przedstawiciel zespołu Ekstraklasy. Ekstraklasa dołącza do rozgrywek Pucharu NL6 od czwartej rundy. Krystian, myślę, że możemy spokojnie zaczynać, nie będziemy przedłużać, bo jest 11 par do wylosowania. Mamy drużyny, które awansowały, plus właśnie, tak jak wspominałem, Ekstraklasę i mecze czwartej rundy rozłożymy na najbliższe 3 tygodnie z wyłączeniem pierwszego i drugiego dnia listopada. To zaczynamy. Nie będziemy przedłużać, może zamieszaj na początek, żeby nie było. Jestem doświadczony jeszcze Tak, jestem na nim po raz pierwszy. Myślę, że potem nikt nas nie posądzi, że dziwne pary wylosowaliśmy. Nordpol Wejherowo. Tak, to gospodarz pierwszej pary. To daj mi. I losuj dalej. Losuj przeciwnika. Na zespołu Wejherowa. Nordpol zmierzy się z... Santos. Czyli z zespołem drugiej ligi. Pierwszej ligi oczywiście, przepraszam. Kolejna para. Mamy troszeczkę trzecioligowych zespołów, które grają dalej, więc... Klasik, zespół z Ekstraklasy. Losujemy. Na początku trafiają nam się zespoły z Ekstraklasy. I trzeciej ligi. Grubsza kartka. Galva Radmor Team. Przeciwnik zespołu Klasik. Druga liga. Kolejna, trzecia już para. Pierwszy zespół. Zmiennicy. Zmiennicy, trzecioligowcy. Tutaj z nami dalej w parze. Pucharze rządzą się swoimi prawami, także różnych wyników można się spodziewać. Tak jak sztywny skład pokazał w tym sezonie, że można zajść naprawdę daleko. Był w finałowej czwórce. Przeciwnikiem Babylon United. Solidny pierwszoligowiec. Jest z nami. I kolejna para. Pierwszy zespół. Iceman Club. No, gospodarz. Za kogo by sobie życzył, bo jest trudny przeciwnik Ekstraklasa. No to bez znaczenia. Bez znaczenia. W tym sezonie dla nas jest znaczenie. Yoga Bonito. Zespół z Ekstraklasy. Tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy będą ze sobą rywalizować. Tam już. Kolejna para. Piąta para. Na półmetku. Restauracja lub Bad Boys. Tak, te drużyny mają do rozegrania jeszcze mecz rewanżowy, który odbędzie się w piątek. A przeciwnikiem będzie zespół. Dodam, że Bydło się prowadzą po pierwszej. FC Chylonia. A więc tak czy tak. Któryś z tych drużyn tak w FC Chylonia, czyli trzecioligowca. Kolejna lidera pierwszej ligi aktualnie. Merk Team. Mamy trzecioligowy zespół. Chyba nowy zespół. Tak, to nowy zespół. Dobrze, śledzę rozgrywki. Uważnie widzę od Ekstraklasy do trzeciej ligi. A przeciwnikiem będzie zespół AB Polszy. A więc lider drugiej ligi. Który w tym sezonie jeszcze nie przejął spotkania. Nawet nie zremisował. Ojej, to bardzo dobrze. Kolejna para. Refką Gdynia. Zmierzy się z zespołem. Siódma para. Coraz mniej kulek. Joter po górze, lider Ekstraklasy. Bez porażki w tym sezonie. Widzę, że tabela analizowałem tabelę dzisiaj. Tak. Ekstraklasy. Kolejna para. Pierwszy zespół. Łuknel. Jest w czubie drugiej ligi. Przeciwnikiem Łuknelu będzie zespół. O, jest trochę. Spartans Golden Phoenix. A więc Beniaminek pierwszy, Beniaminek Ekstraklasy oczywiście.
kolejna para. Aż coraz mniej. Jestem mi zaraz zabrać, muszę to przesunąć wszystko. To jest na kogo tam głosowałem. Skok Stefczyka, zespół z Ekstraklasy. Tak. Ja mu dobrze się wiedzie w tym sezonie. A ich przeciwnikiem będzie zespół KP Grabówek. Pierwszoligowy KP Grabówek. Pierwszoligowy, dokładnie jestem. Uważnie widzę. Cały czas, bezbłędnie można powiedzieć. Tak, dziękuję. Spadkowicz to jest na klasę. Zgadza się. Ostatnie cztery zespoły. Przedostatnia para. Sztywny skład. No jest twój ulubiony. Rewelacja poprzedniej edycji. Tak, i twój ulubiony zespół widzę. Mamy w obiegu jeszcze drużyny z Ekstraklasy? Na pewno. Mamy. Gdzieś jeszcze są na pewno. Gdzieś są jeszcze. Przewiduję, że będzie zespół z Ekstraklasy. FC Dębogórze gdzieś jest jeszcze na pewno. Oj. Dębogórze wybudowano. Widzisz, jak trafiłeś. A myślę, że ciężki przeciwnik dla sztywnego składu. No. W tej rundzie. No cóż, zobaczymy. Boisko wszystko zweryfikowane. Łatwych meczów nie ma teraz. I ostatnia para. Instal Autotech lub Spartakus. Tak, te drużyny mają do rozegrania jeszcze mecz. Co ci rundzie? I tylko formalność pozostała. Ostatni zespół. To chyba zmarnowany. Dokładnie. Zmarnowany talent. Zmarnowany talent. Krystian, perfekcyjnie uważam, że przeprowadziliśmy losowanie. Dziękuję uprzejmie, zgadzam się z tobą. Czysta przyjemność. Życzymy oczywiście udanych meczów. Co? 6 drużyn awansuje. Nie, jest 11 par, czyli 11 par, czyli 11 drużyn awansuje, dokładnie, do kolejnej rundy. Ciekawe mecze zapowiadają się, także nic tylko pozostaje nam zaprosić na boiska. Boisko wszystko zweryfikuje. Do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia.